Cześć, witam Was serdecznie. Przedstawcie się, powiedzcie kilka słów o sobie. Cześć, cześć, na imię Grzegorz. Ogólnie interesuję się sportem, sztukami walki. Obecnie sobie przesiadujemy na ławce, co jest bardzo ciekawe. Konstruktywne. Co tu jeszcze ciekawego powiedzieć? Koleżanka? No. Ja na imię Magda, trenuję badmintona od 3 lat. I też tak ogólnie interesuję się sportem. No a teraz przed maturą się uczę. A Wy w jakiej klasie? Jesteś w jakimś profilu? Znaczy ogólnie to jest liceum o profilu lingwistycznym z angielskim, niemieckim i francuskim. No tam na 3 maja koło bramy portowej. Jakie przedmioty zdajesz na maturze? No rozszerzoną biologię, rozszerzony angielski, podstawowy niemiecki, polski i matmy. To dość dużo, a jak idą przygotowania? No gdyby były większe chęci do nauki, to by było lepiej, ale nie jest źle. Tak, czyli nie boisz się matury? Raczej nie. A jakieś plany na przyszłość? Wiesz już, gdzie chcesz studiować? No już wiem, że studia najpierw kierunek dietetykę, a później kierunek fizjoterapię. Czy już tak bardzo ukierunkowana, a kolega? No ja na razie jestem w techniku hotelarskim też na 3 maja. W drugiej klasie, maturka za 2 lata, więc na razie jeszcze nie myślę o tym, bo nie ma sensu. No ogólnie to jest dobrze. A powiedzcie, jak spędzacie swój wolny czas? Wolny czas? Głównie jeżdżę na rowerze, bo gdzieś wychodzę z domu, w domu nie lubię za bardzo siedzieć, z przyjaciółmi się spotkać, porozmawiać coś, niż pójść do jakiegoś pubu. Macie jakieś ulubione miejsca? Nasze ulubione miejsca? Wszędzie jest dobrze, zależy od ludzi, z jakimi się spędza ten czas. To nie ma tak, że jakieś ulubione miejsce, tylko zależy od ludzi. I zależy od pogody. Jak wychodzi? Wychodzicie gdzieś na imprezy? Czasem się zdarza. Czasem się zdarza, że na imprezy jakieś takie większe, ale to rzadko. Bardziej właśnie tak małą grupką do pubu, czy tak. A na imprezy tak raczej nie. Czy uważacie, że w Szczecinie jest co robić poza zajęciami w szkole? Znaczy no, czy jest co robić? Na pewno jest co robić, bo są różne szkoły, jakieś dodatkowe zajęcia, wszystko można sobie znaleźć, jeśli się tym interesuje ktoś. Ale i tak jest tego za mało według mnie. Powinni jeszcze trochę poszerzyć ten cały asortyment właśnie tych zajęć pozalekcyjnych i tego wszystkiego. Mhm. Mówiłeś, że trenujesz badmintona. Masz już jakieś osiągnięcia? No mam na koncie kilka wygranych turniejów ogólnopolskich. O, to gratuluję. I gdzie teraz będziemy mogli Cię zobaczyć? Najbliżej w Rywalu, akurat na majówkę jest turniej ogólnopolski. A Ty już masz jakieś plany na majówkę? Nie, na razie nie. Nie myślałem jeszcze nad tym. Dobra, na koniec proszę piękne pozdrowienia do znajomych, bo kamery no to pomaga. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych serdecznie. Całą szkołę pozdrawiamy na 3 maja i wszystkich naszych znajomych. Tak? Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy.